Witajcie, z tej strony Piotr, a oto jest 8 gameplay z gry LEGO City Undercover. Okej, więc w tym odcinku wykonam kolejną misję, w której będę musiał się... w której, znaczy, Chase będzie musiał się nauczyć tych specjalnych trików. Barry Smith, 24-hour plumber and kung fu guru, unblocking pipes and chakras since 1987. It's worth a try. I need to get that open. I wonder if I could use that. Okay, dobra. Czyli jak sami widzieliście przed chwilą, muszę właśnie te drzwi otworzyć, tamte wrota, czy jak to w ogóle się nazywa. Okej, to tu porozwalam, a teraz przyłączę się na policjanta, bo tu coś mogę odkryć. I to będzie chyba raczej dynamit. No, petarda znaczy. No i za pomocą tej potardy otrzymałem super kloczek, 10 tysięcy plus dynamit. I ten dynamit to... Ten dynamit będzie tutaj potrzebny, żeby tam wejść na górę. Okej, dobra. I w międzyczasie jak będzie on się rozwalać, to tutaj kamienie porozwalam. No to zaraz tam na górę wyjdę. Tylko tutaj te rzeczy posłyszą tam, te skrzynki, nie skrzynki, kamienie i takie tam. Ale monet co sporo mi wyskakuje, że naprawdę. Tu jeszcze sokrocki. No tu mogę coś zbudować. Więc buduję. Why would they keep hat stands outside? Jeden z trzech. No to pewnie albo odznaka, albo jakaś, nie wiem. Samochód do odblokowania, albo ten, jakąś postać odblokuje, nie wiem. Okej, tu potrzeba właśnie do tej konstrukcji 40 tysięcy, czyli właśnie, żeby zbudować smoka. No dobra, więc... No cóż, no rozwalamy dalej. No bo tu jest tyle tych klocków, że oho, na pewno uda mi się uzbierać. Nawet i więcej, no. Mam ponad już prawie 20 tysięcy. Więc jeszcze trochę i... O, tu coś jest, jakaś minigierka. Okej. Teraz tutaj piłeczka leci. I teraz tu. Ups. No i na ten przycisk. No i co tu ciekawego jest, to petarda. Tym razem niebieska. I znów super klocek dostanę. Jak za... Jak poprzednio. No i już mam prawie 30 tysięcy, więc jest jeszcze 4 się znaczy te 2 petardy się dostało, żeby tam włożyć i no i na pewno uzbieram. Another hat stand. Pochodnia jest potrzebna, ale to za chwilę.
Dobra, dwa strzał. Co to ciekawego jest tam? O, tu widzę, że moneta jest. Tylko ją wezmę? A raczej nie. No dobra, idziemy dalej. Tak się właśnie się zastanawiam, czy na górę wejść, czy... Nie, to tam bym musiał. Dobra, to tu porozwalam. Krocki wezmę. Okej, tam coś widzę, że jest jakaś świeczka. Nie wiem, czy świeczka, czy jakiś strażnik. Don't go too fast. O, tu jakiś ludzik. O, moneta. Dobra, idziemy dalej. These tortoise martial arts are way easier than the regular ones. Wiecie co, raczej chyba ten... to misję chyba raczej rozdziela na dwa odcinki, tak w nawiasie mówiąc, bo... no bo tu jest serio, no... ta misja jest na dwa etapy, więc... nie wydaje mi się, żeby w tym jednym, bo jak poprzednio zrobiono tą misję w dzwonkowej kopalni, jak sami może pamiętacie, to właśnie tam nagram ponad 40 minut odcinka, więc no nie wiem, kto z was to oglądał, ale moim zdaniem trochę był tamten odcinek zdecydowanie za długi. 40 minut max, ale maksymalnie, ale no halo, no kto niby z was widział u kogoś, żeby ktoś nagrywał odcinek, jeden odcinek ponad godzinę, więc no halo, no i to okej, ale z LEGO City Undercover live robić, no nie wydaje mi się, no w sumie no i by mogły być, tylko że tak trochę... mogły być zdecydowanie długie. W sumie... mam problem, tylko że drive nie akurat, więc... w niektórych momentach mogę nawet skracać niektóre momenty, a nawet usuwać, więc... więc myślę, że raczej rozdzielę tę misję na dwa odcinki. A jeszcze, no nie wiem, jak będę stać z czasem. Jak będzie z czasem. Dobra, idziemy na górę, bo czas już tu nas goni. No, zawsze za pierwszym razem mi się nie udaje. Okej, tu... co jest? Dobra. Okej, wchodzimy na górę. No, tu jakiś smok leży. O, tam moneta leży, więc ją wezmę. Czemu nie? No i już zapomniałem pasek, no. Ale 47 tysięcy monet na zapomnienie tego paska, no. Oczywiście w niektórych misjach są niektóre misje, gdzie potrzeba więcej monet, żeby zapomnieć taki pasek. Jak na przykład chyba w poprzedniej misji, jak się nie mylę. Nie wiem. Dobra. Bez zbędnego gadania to teraz tam na górę pójdę. No jeszcze tam po tamtej stronie tam lecę sobie. Okej. Dobra. No tu klocki. No i tu kolejny smok. A co jeśli chodzi o to serię z gry LEGO City Undercover, no to co jak później bym miał nagrywać,
No wiecie, znaczy przechodząc na 100%, to oczywiście, że nagram jak przejście grę na Lucy Thunder Cover na 100%, ale właśnie tak zastanawiam się jeszcze, czy robić live, jak przejść grę na 100%, czy raczej These are wooden practice dummies for karate. W odcinkach, ale... Hat stands. You jeszcze idiot, nie Chase. Wiem. Ale chyba raczej w odcinkach, bo... ja i tak nie mam zbytnio czasu na robienie live'ów, a live'y są zdecydowanie na to... Co no, tam... W ogóle nie mam programu, więc do skracania na live'ach, więc do skracania momentów znaczy. O, tu jakaś pochodnia potrzebna. No więc... Nie wydaje mi się. Bo... Live... Jakbym miał robić live, no to... Nie wiem, może... Z SnowRunner? Ale to... Nie chodzi mi na razie o SnowRunner, bo... To jest w ogóle inna gra. Nie gra serii LEGO. Okej, tutaj pochodnia. Więc... no cóż... nie wydaje mi się, że live byłyby dobrym pomysłem na... nagrywanie serii. When I get out of here, I'm gonna complain to the manufacturers of these torches. They last like 10 seconds. Więc nie wydaje mi się... Co jest? Więc myślę, że rozdzielenie na kilka odcinków myślę, że to jest dobrym pomysłem. Bo w sumie live, tu jak wspominałem wcześniej, nie mam zbytnio czasu. Po pierwsze, a po drugie, no nie wiem, czy ktoś by miał z was to oglądać. Raczej nie, bo jak wspominałem wcześniej, właśnie nie mam programu, więc do skracenia momentów lub też usuwania niektórych nudnych momentów, więc myślę, że raczej... A, tu jest pochodnia, są potrzebna. Więc wracając, to właśnie myślę, że raczej nie. Normalnie będę nagrywać. Slowly does it. Dobra, tam pójdę. A już nagrałem 13 minut odcinka. Tak swoją drogą mówiąc. A to ile tych pochodni jest tu potrzeba? Be calm. Nie, no bo... Zaraz. A tam... Wiecie co, pójdę na tamtą stronę i tam zobaczę co jest, bo coś tutaj jest na pewno. Tylko właśnie nie, bo albo mi się tylko wydaje, czy... A, dwa petardy potrzebne byli? Co jest? No to jeszcze dwa razy będę musiał. Zaraz, a na dole to chyba się zostały dwa petardy jeszcze do włożenia, co nie? Tak myślę. Żółta i chyba jeszcze... Zaraz, zielona chyba była, co nie? Uff, close. A wiecie, co nie pamiętam już. Nie wiem. Niebieska chyba na pewno była, ale nie wiem już. Dobra. Okej, kolejny super klosek i jeszcze pójdę po następno, bo... Wiem, że cel osiągnięty, ale jeszcze pójdę po następno petardę, po ostatnio, żeby zdobyć jeszcze...
następny super klocek. No bo zawsze super klocki się przydadzą. Znaczy klocki do budowy różnych konstrukcji. No w samym świecie Lego. Bo tam jest około Lego City, no to tam jest około, nie wiem, ponad 50 super konstrukcji, czy coś takiego, nie wiem. Ale no koło tego, no około 50 na pewno jest, więc klocki są oczywiście potrzebne. Zaraz, a ja... A, blokowałem jakąś postać, okej. I tak sobie myślę, bo... Dobra, zbuduję tylko smoka i zobaczę, bo tu niby już nagrałem 16 minut odcinka. Więc jak razem to dodać drugie tyle, no to by było, by wyszło około 30. No to nie wiem. Yowzers! Na tym etapie skończyć ten gameplay, czy iść dalej? A wiecie co? No, dobra, w sumie. No czemu nie? Pójdę dalej. None of these guys look like a Barry to me. Maybe there's a bell I have to ring for service. Co po prostu... Dobra, to wiecie co? Pierwsze to rozwalę te rośliny. Znaczy rośliny i takie tam mogą być kostki. I can't get to a state of mental balance and inner harmony! Sielco i ćwiczo. Can you tell me what it's like in case there's a test? The test is your journey through life. Dobra, to porozwalam tak na szybko. A wiecie co, wezmę tego kurnika z tym kierownikiem, bo ten kierownik jest o wiele szybszy niż ręcznie zbierać klocki. Znaczy, no ja nie wiem, co ja powiedziałem. Znaczy ten nowy. Kilof jest o wiele, to znaczy nie szybszy, a bardziej użyteczny niż rękami te klocki, to znaczy nie zbierać, a ten jak to rozwalać, no. O, tu ktoś je ćwiczy, ale sorry, bo klocki mi są potrzebne. Tu coś jest jeszcze. No ja tak kręcę w kółko, kręcę się i kręcę, że nie wiadomo w którą stronę mam iść. Dobra, tu coś chyba jest. A tu dynamit jest potrzebny. Tu oczywiście rolnik, ogrodnik jest potrzebny, czy ktoś tam. Ale oczywiście nie mam tego kostiumu. Dobra, to zaraz wezmę ten... tego... tą maczugę, czy jak to się nazywa. Tylko tutaj te klocki posprzątam. Dobra. O, tu są klocki. No ale... Klocki zawsze się przydadzą. No już prawie to chyba... O tych klockach to chyba wspominam w każdym odcinku prawie, że oni zawsze się przydadzą. Prawie 20 minut odcinka nagrałem. O, to myślę, że zaraz będzie kolejna ta scenka. Bo już było ostatnia roślina i tam dwie ławki się dostały. I zaraz wezmę tą maczugę, czy jak to się w ogóle
to się nazywa, nie wiem, no... Zwał jak zwał i tyle, no. Dobra, więc wezmę te coś. A gong! That's even better than a bell. I tym czymś uderzę w ten ogromny talerz. No i aż Jay straci przytomność. I'm here to see Be- Shh! Have a listen to this. Welcome to learn Kung Fu while you sleep. Relax. You are now completely relaxed. The end. I know Kung Fu. Show me. And plumbing? Maybe I should start you off against a few of my students. Look deep within yourself to find your hidden potential, and you will triumph over your enemies. What also helps is throwing them around. Let's see what you can do, Chase. Not dark. Oh dear, oh dear. Not bad. Let's try upping the odds. Okay, check. Oh. Dobra, jeszcze jeden. Okej. Więc zaraz będzie jeszcze jeden. You made light work of that, Chase. You might not be so lucky this time. Jeszcze kilku będzie. Empty your mind as you would a radiator or replace it. Ooh, that has got to sting. Dobra, jeszcze trzy. Jeszcze trzech. Chodź tu. Ouch! Ah well, he knew the risks when he joined the doctor. Zaraz, a gdzie jeszcze jeden? Must flow like water through the copper pipes. A tu. Come on! Nie. Remember, a journey of 10,000 miles starts with a single, phone call to a travel agent. Okay. I hope you're good at arm wrestling. If a tree falls in a forest and lands on you, does it hurt? Yes. A lot. Ostatni raz, really, czy really jeszcze kilka będzie? Bo właśnie nie wiem. Nic mi się nie pokazuje. When fighting, your mind must be relaxed. Relaxed. Did you leave the oven on? It doesn't matter. It's electric. Relax. Your body must be in peak physical condition. Like a boiler which is regularly serviced. Your mind should be as free of doubt as a central heating system is of air pumps. Oh, mate, come on. Zaciało chyba się coś. Nic mi nie pokazuje. Zaraz. A jakbym tamtych wziął? Chap I know learned kung fu because he was having trouble with painting fences and waxing his car. He really helped. Your eyes should not be narrowed like gas bottles, but wide open. Nie, może kilka razy. Właśnie nie wiem. That's more like it. Chyba i myślę, że tak. Bad. O coś. Ten gada, even I felt that. Oh, bruv, you're ruthless.
A to ile tych razy jeszcze będzie? No wiecie co? You know, Chase, Kung Fu was actually invented as a means of breaking apart bits of wood before the invention of the sword. Tylko ten chodzi jak... Release the pressure from your mind, as if from a boiler's safety overload. Nie wiem, albo coś się zacięło, albo nie wiem. Hello, Barry Smith, Kung Fu School and 24-hour plumbing services. How may I help you? Your house is flooding at this very moment. Okay, I'll put in an appointment for next Thursday at 11 a.m. See you Friday afternoon. Yeah, as I was saying, let nothing distract you. With Kung Fu, the weak may triumph over the strong. Co? Unless the strong knows Kung Fu as well. Nie wiem, albo misja się zaczęła, albo ja nie wiem co. Nie no, tu nic nie mogę. If you cannot face your fears, maybe try running from them. They are really scary after all. Nie, bo nic nad tym nic nie pokazuje. Body and mind must be as tego, like tego klawisza Y. To ja nie wiem. Albo misja się zacięła, albo ja nie wiem. No wiecie co, no to taki odcinek, no to... The key to a radiator is... A zaraz, a jakbym przytrzymał X? Trochę inaczej jakby. A może? Ale nie wydaje mi się, no. A czy tutaj przyjdzie? Nie, może bym... Jakbym przewalił. No, no, no. Haha. A zaraz, a to mam rzucić ten? Dobra. Mi się coś pokręciło. Czekaj, tylko co mam przyrzucić? Nie, wiem. O, to teraz to działa. Dobra. Bo coś... Bo właśnie tak mam, że... Że jak mi nic mi nie pokazuje, to właśnie trochę tak dziwacznie... Że jakby coś mi się zdziało, czy coś, ale to po prostu myślałem, że muszę wcisnąć klawisz B, żeby tamtego po prostu... Dobra. Zaraz. A wiecie co, wcisnę ten klawisz B. Tak właśnie. No właśnie. Nie. A wy to gdzie? Dobra. Okej, to jeszcze B2. No halo. O. Dobra. Throw another student. It's all right. They enjoy it. You'll find the guys dressed in brown. Okay, a bit tougher. Us. Te silniejsi. No dobra. A jak Chase złapał tego gościa? Co jest? No kontroler mi się odłączył. Ale... Dobra. Jeszcze... Aż tylu? Naraz? Ja nie mogę. Dobra. Okej, okay, tu wystarczy ich przewalić i już. O,
tak szybko poszło. You have done well. Take this belt with you as a sign of your skill. I can't accept this, Barry. Why? Oh, hello. Okej, więc poziom ukończony, tryb gry swobodny i odblokowany. No i w postaci odblokowałam miseczka radę. Okej, no i pas sekundy, na pewno oczywiście zapomniałem. Więc dostanę 2 złote klocki. Okej, więc kontynuuję tryb fabularny. No i co dalej, to oczywiście sami się dowiecie. Zaraz się dowiemy. Okej, więc odblokowałam zaawansowaną walkę. Czyli jak później bym miał, gdyby ktoś mnie atakował, jakiś przeciwnik, to... Hey, Chase! Are you busy? Does this have something to do with your favor for Ellie? Yes! Funny story. I volunteered to pick up the department's new state-of-the-art police truck for its unveiling at the station this afternoon. And you've been hijacked by some criminals, right? Wow! How did you know? Wait, what number am I thinking of? I'll give you a clue. It's 6. The truck, Frank? Oh, yeah. Well, they drove it around for a while, but we've stopped now. Any idea where you are? When they were driving, I heard a really loud foghorn, so I think we went past the docks. Docks, uh-huh. Then I remember it feeling like we went over a train track. Train track, okay. And when we stopped, I looked out the window and saw Krabby Cove. You... I'll be right there. Where? Okej, więc I need to borrow your car. Do... Zaraz, bo po jakiego grzyba ten... Znaczy, tego jeepa wziąć, czy coś w tym stylu. No i wiecie, to wezmę zmian. Zaraz, jest tu jakiś samochód na napęd? O, ten. Więc wracając, no to właśnie nie odblokowałem właśnie to zaawansowaną walkę. Jakby jakiś przeciwnik mnie atakował, to znaczy Chase'a, no to... to bardziej o wiele lepiej może atakować przeciwnika. Okej, więc no jak sami słyszeliście tego Franka, no to... wiecie co, czego możecie się spodziewać w następnym odcinku. A wiecie co, tutaj na skróty pojadę. No ale tak nie miałem wylądować. No, ha! Aj. No dobra, pójdę piechotą. Trudno się mówi. Okej, więc w tym odcinku, no wiecie co, możecie, czego możecie się spodziewać w następnym odcinku, bo w tym odcinku będzie chyba wszystko. Jeśli spodobał ci się ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę, zasubskrybuj też mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków z gry LEGO City Undercover. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia, cześć!